to jest, proszę Państwa, cała historia pokazana tego, jak to Jahwe pozwolił Noemu po potopie po raz pierwszy spożywać mięso. Dlaczego? Dlatego, że już nie było tego zielonego tak dużo jak to w raju w czasie dinozaurów, jak ta otoczka, która chroniła ziemię, została zniszczona, to znaczy skropiła się w postaci potopu, spadła na ziemię. To już nie było tej ochrony dla Ziemi, przed kosmosem, przed promieniowaniem kosmicznym, no i nie było tyle zieleni, to więc Bóg Jahwe powiedział: wszystko to, co się rusza, niech będzie dla ciebie pokarmem, ale krew wylejesz do ziemi. Tak Żydzi robili bardzo skrupulatnie, do tego stosowali się nakazu. Krew wylejesz do ziemi. Tylko że oni potem, Żydzi, nie chcieli tego mięsa jeść, ale to był tylko ich wybór własny. Widzimisia. Własne widzimisię. Własne widzimisię.